90 dni stażu, maksymalny termin w chwili obecnej przyspieszono. I teraz zobaczcie Państwo, jak przyspieszono. Do tej pory było tak. 1 lutego zaczął, nastąpiło zatrudnienie pracownika, 90 dni mijało 1 maja, w związku z czym od 2 maja do 10 czerwca to było to okno, w którym należało zapisać pracownika. Maksymalny termin był 10 czerwca i ten termin pozostał, natomiast zmieniono termin pierwszy, czyli można już zapisać pracownika od 15 lutego, czyli musi upłynąć pełne 14 dni kalendarzowe, nierobocze, i od 15 lutego możemy zapisywać pracownika do PPK. Nie zmienił się termin ostateczny, czyli 10 czerwiec jest ostatecznym dniem. Kto decyduje? Decyduje pracodawca tylko i wyłącznie, czyli pracownik może przyjść i powiedzieć, ja chcę jak najszybciej być zapisany do PPK, pracodawca tego nie musi uwzględnić, przyjmuje zasadę i zapisuje go tak, jak zapisuje innych pracowników. I tu była istotna informacja i uwaga od PFR-u, żeby nie różnicować, że jednego zapisujemy 15 dnia, drugiego 30, a czwartemu każemy czekać do ukończenia stażu i jeszcze zapisujemy go w następnym miesiącu. Więc była prośba o to, aby ustalić zasadę zapisywania do PPK i trzymać się tej zasady, żeby nie było dyskryminacji czy w jakikolwiek inny nieuargumentowany sposób zapisywania pracowników. Tak w tej chwili to wygląda. I teraz tak. Związane z tym jest również wprowadzenie drugiej zmiany, bo jeżeli ja mogłam wcześniej pracownika zapisać, no to teraz wcześniej on pewne rzeczy może dokonać. I tutaj idziemy do sytuacji, która dzisiaj występuje bardzo rzadko, więc nie chciałabym bardzo jej analizować, ale no zaczyna pojawiać się coraz więcej jednak chętnych na PPK, w związku z czym ta sytuacja będzie coraz częściej występowała. Pamiętacie Państwo coś takiego, że jeżeli przychodzi pracownik, który miał gdzieś PPK i był uczestnikiem w tym PPK, to on patrząc na stan konta najprawdopodobniej będzie chciał to PPK kontynuować. No liczby mówią za siebie, tak? Nie da obronić argumentu, że faktycznie dla pracownika PPK się opłaca. Tak, opłaca się. Kwestia kalkulacji jest bardzo prosta. W związku z czym on przychodzi i mówi, ja będę chciał być w PPK u Państwa również. Pracodawca, wiemy, ma obowiązek takie oświadczenie przyjąć i PPK mieć i zapisać. I teraz tak, skoro zmienił się termin możliwości zapisania do PPK, więc zmienił się również termin możliwości składania oświadczenia pracownika, że on jakieś PPK miał. On nam przychodzi i mówi, ja miałem PPK tu i tu, tak, i ja bym... Ja chcę to o tym powiedzieć. I teraz tak, było do tej pory tak, że pracownik miał bardzo wąskie okno pogodowe na złożenie takiego oświadczenia, że on te PPK ma. Było to 7 dni od ostatecznego terminu zapisania do PPK. Dziś jest inaczej, dzisiaj jest 7 dni od momentu zapisania do PPK. Zobaczcie Państwo sobie na takiej grafice, czyli kiedyś, tak, tu mamy zawsze, że było. Kiedyś on miał okno pogodowe od 10 czerwca do 17 czerwca. Nie miało znaczenia, czy pracodawca go zapisał 2 maja, 10, 1 czerwca czy 10 czerwca. Składał to oświadczenie między 10 a 17 czerwca. Złożył za wcześnie, było nieważne. Złożył za późno, było za późno. Jak wygląda to dzisiaj? Ponieważ wydłużył nam się okres zapisywania pracownika do PPK, w związku z czym przyjęto zasadę, że pracownik może złożyć, mało tego, musi złożyć nadal w tym oknie pogodowym 7 dni, ale czas upływu tych 7 dni to jest moment zapisania go do PPK. Czy to jest dobra zmiana, czy nie? No dochodzi nam tutaj bardzo jasna informacja, że my musimy niezwłocznie zawiadomić pracownika o tym, że on został zapisany dzisiaj do PPK. I teraz uwaga, jeżeli pracownik dawał nam adres mailowy, ten adres mailowy dostawała instytucja, to ona go natychmiast zawiadamiała, to nie było problemu. Gorzej, jak tego adresu nie było, musi pracodawca pamiętać, żeby zawiadomić pracownika o tym, że został zapisany do PPK. Czasami robi to pracodawca, czasami robi to biuro księgowe. No biuro księgowe nie ma takiej bezpośredniej czasami relacji czy komunikacji z pracownikiem i nie ma na to czasu. W związku z czym postaram się Państwu pokazać, jakie można zrobić, jakie jest wyjście z tej sytuacji, bo akurat ten przepis
naprawdę jest zrobiony niezręcznie. W sytuacji, kiedy mamy biuro księgowe i pracowników, zewnętrzne biuro księgowe, które nie ma komunikacji z pracownikami, zadbanie o wszystkie terminy, jakie powinny być, powiem szczerze, jest mało realne. Ale jak to powinno wyglądać? Państwa, powinno wyglądać to tak, że ja jeszcze może zaparkuję na chwilę ten problem, jak dokładnie powinno wyglądać, dlatego żebym dokładnie Państwu powiedziała i żeby to szkolenie miało dla Państwa potem wartość w przyszłych miesiącach, to na chwilę przypomnę, jaki w ogóle zestaw dokumentów powinien mieć pracodawca. Państwa, tu jest 8 dokumentów, one mają różne liczby, jak Państwo widzicie. To, co widzicie, to jest nazwa, to jest tytuł pliku z tym dokumentem, tytuł konkretnego dokumentu w wersji elektronicznej, ponieważ my monitorujemy wszystkie dokumenty, które PFR jak gdyby publikuje czy daje do dyspozycji, to są często wzory dokumentów, one nie muszą być dokładnie tak użyte, ale według tego wzoru powinny być stworzone. To po co sobie robić drugą robotę, można skorzystać z gotowego wzoru. I my te wzory nazywamy, raczej sugerując, do czego one są przydatne, ale też nadajemy numery. W związku z czym kolejny numer, który nowe druki uzyskują, są numerami dalszymi. Ja tutaj Państwu pokazałam 8 dokumentów wybranych, które pracodawca powinien w swojej teczce mieć. Chce czy nie chce, one po prostu mu ułatwiają życie. I teraz tak, uwaga. Dokumenty dla nowego pracownika, które warto, aby mu wręczyć, warto, aby miał do nich dostęp, to jest 4, 5, 10. Jak Państwo na przykład żonglujemy mailami z zawartością dokumentów, one zawsze się będą tak samo nazywały i będą miały zawsze ten sam numer, więc czasami łatwiej się porozumieć, jak ja mówię do pracodawcy, proszę otworzyć maila, widzi Pan załącznik 4, 5, 10, proszę to wydrukować. Dużo szybciej, nie ma pomyłek i przy tej nomenklaturze zostajemy, dlatego tutaj polecam sobie z niej korzystać. Nowy pracownik 4, 5, 10. Uwaga, jeżeli ten pracownik ma skończone 55 lat, powinien dostać obowiązkowo 4 i 6. I to jest dla Państwa najszybsza ściąga. Te dokumenty powinien pracodawca dać, ponieważ ja wiem, że nie macie Państwo czasu, aby komunikować jeszcze i edukować pracodawcę o tych obowiązkach, dlatego my proponujemy, rekomendujemy najlepsze rozwiązanie. Dać pracodawcy telefon do nas i my go przeprowadzimy przez ten proces. Zawsze możecie go sobie Państwo sprawdzić, zawsze możecie poprosić pracodawcę, aby tylko przesłał to, co zostało wypełnione. Natomiast tłumaczenie przez księgowego czy kadrowca płacowca, co dzisiaj jest, kiedy on w tych zmianach nie monitoruje na bieżąco, macie Państwo inne zmiany zupełnie, absolutnie ważniejsze i kluczowe, szczególnie jeżeli kończy się dzisiaj CIT-y, bilanse, wdraża się nowy ład od 1 lipca po nowemu, w związku z czym to jest, ja wiem, na końcu łańcucha pokarmowego najmniejszy priorytet, ale niestety nieuznanie czy nieprzypilnowanie tych wymogów powoduje duże kary z inspekcji pracy. Po co? Szkoda. I nerwów Państwa i pieniędzy pracodawcy. Lepiej niech ma na terminowe regulowanie rachunków za księgowość, jak to mówimy zawsze. Ok, czyli mamy komplet dokumentów dla nowego, jeżeli jest 18-55 i dla 55+. I teraz uwaga, wiedząc, że te dokumenty muszą być, ja mogę na chwilę jeszcze je pokazać, to jest tak, no, dokument czwarty, podstawowa informacja. I teraz uwaga, proszę Państwa, w nowych dokumentach, w nowym informatorze, który PFR wypuścił, jest jasna informacja, że na przykład dokument u nas czwórka, czyli podstawową informację, powinno się dać pracownikowi, ale uwaga, ustawa o PPK nie określa sposobu ani formy, w jakiej informacja powinna trafić do pracownika, natomiast pod tabelą jest bardzo znamienny zapis, w razie sporu na pracodawcy będzie spoczywał ciężar wykazania, że wywiązał się z nałożonych na niego obowiązków. Na pracodawcy, więc nie kombinując, po prostu pracodawca ma to wręczyć za potwierdzeniem, kropka. Mało tego, w tym dokumencie są wszystkie informacje, które później pracodawca i tak by musiał tego pracownika informować, więc ułatwiajmy sobie życie. Deklaracja rezygnacji, wiemy jaki to jest dokument, wniosek o zawarcie umowy dla 55+, gdyby ta grupa wiekowa chciała się zdecydować. I uwaga, wniosek o dokonanie wpłat do PPK po wcześniejszym złożeniu deklaracji rezygnacji. Ten dokument coraz częściej jest w użyciu,
To nie jest tak, że pracownik na początku zrezygnował, potem mówi, ja jednak chcę, to my wyrzucamy tą deklarację rezygnacji i ciach, zapisujemy. Nie, jest konkretny wzór wniosku, który powinien pracownik złożyć, jeżeli zmienia swoją decyzję. I teraz tak, jest konkretny wzór, jeżeli pracownik miał wcześniej PPK i powinien on nas o tym zawiadomić. Jest konkretny wzór, jeżeli pracodawca będzie musiał informować pracownika o wypłacie transferowej po otrzymaniu oświadczenia, czyli drogi pracowniku, dałeś mi oświadczenie, że masz inne PPK, to ja cię mam obowiązek zawiadomić, że ja będę dokonywał transferu. No oczywiście pracownik może się na to nie zgodzić, musi być wzór, w jaki sposób ten brak zgody ma być wyrażony. I na końcu coś, co nie będziemy się dzisiaj zajmować, ale uprzedzam, że już funkcjonuje dokument związany z autozapisem. Proszę Państwa, autozapis po wakacjach. Dzisiaj nie będziemy na ten temat mówić. Dobrze, wracam do naszego harmonogramu, czyli co zrobić z nowym pracownikiem. Przyszedł i powiedział, halo, ja miałem PPK, chcę mieć PPK, w związku z czym proszę mnie obsłużyć. Co pracodawca musi zrobić? No przede wszystkim najpierw zapisać do PPK, tak? Bez tego się nie obędzie. Czyli na dzień dobry wręcza mu, uwaga, czwórkę. I teraz tak, bardzo ważna zasada. Nie będzie błędem, jeżeli do czwórki dołoży deklarację rezygnacji. Błędem będzie wtedy, jeżeli nie da czwórki, a da tylko i wyłącznie piątkę. Więc komplet jest ok, sama deklaracja rezygnacji jest uznawana jako nakłanianie do rezygnacji. Dlatego te komplety niech funkcjonują razem, nikt się czepiać nie będzie. Dobrze, wręczył komplet, pracownik nie złożył deklaracji rezygnacji, zapisujemy go na umowę o prowadzenie i musimy zawiadomić, że ten fakt został zrobiony. Zapisaliśmy pana do PPK. Świetnie. I teraz tak, pracownik ma, uwaga, od momentu zapisania pracy siebie do PPK ma 7 dni, to jest to nowe okno pogodowe, na złożenie oświadczenia. Nie może go złożyć wcześniej, mimo że dostał od nas druk, i nie może go złożyć później. Co się dzieje dalej? Dalej idziemy do trzeciego kroku. Jeżeli złożył, tak? Złożył oświadczenie, że ma stare PPK, my bezzwłocznie musimy go zawiadomić, że mamy obowiązek transferu, czyli przeniesiemy pieniądze ze starego PPK do nowego. To jest obowiązek pracodawcy. Jeżeli pracownik nie chce, aby ten obowiązek pracodawca spełnił, ma na to znowu 7 dni i składa brak zgody na transfer. I to jest dokument 12. Także wszystkie dokumenty Państwo macie, wzory macie. Jeżeli pracodawca do nas trafia bezpośrednio lub z Państwa rekomendacji, on to dostaje i my pilotujemy te zmiany. Natomiast jeżeli oczywiście taki dokument nie wpłynął, dokonujemy transfer. To jest harmonogram, ja go jeszcze Państwu tutaj tak umieściłam na grafiku, tak szybciutko. 4 kroki przy transferze, ciach, zapisujemy do UOP. Jeżeli zrobiliśmy to na przykład w pierwszy możliwy dzień zapisania 15 lutego, to uwaga, zawiadamiamy pracownika i tu, jeżeli zrobiła to instytucja, no to fajnie, też ktoś o nas zadbał. Jeżeli nie, my musimy zawiadomić pracownika o tym, że ma podpisaną umowę o prowadzenie, bo on ma od tego momentu 7 dni na złożenie oświadczenia. I teraz skąd on ma wiedzieć, czy my musimy pisać, drogi pracowniku, zostałeś zapisany do PPK, masz tylko 7 dni. Proszę Państwa, jeżeli ten pracownik dostał czwórkę, czyli ten dokument czwarty, ja go teraz Państwu pokażę i przybliżę, to jest dokument czwarty, jeżeli on go dostał, to on ma w pierwszym punkcie ładnie napisane, osoba zatrudniona, która jest uczestnikiem PPK, powinna w terminie 7 dni od dnia zawarcia w jej imieniu i na rzecz umowy o prowadzenie złożyć podmiotowi zatrudniającemu oświadczenie o zawartych w jej imieniu umowach o prowadzenie itd., itd. Druk tego oświadczenia możecie Państwo na dzień dobry pracownikowi przy zatrudnianiu przekazać. W związku z czym warto tą czwórkę dać, bo naprawdę załatwia nam to problem zawiadamiania pracownika, czy ma druk, czy nie ma druku. Wracam do naszego grafiku. Jeszcze troszkę zmniejszę. W związku z czym, czyli pierwszy krok, drugi krok, trzeci krok, jeżeli wpłynie oświadczenie, zawiadamiam bezzwłocznie, tak, pracownika o tym, że musimy jednak dokonać transferu, mamy taki obowiązek.
I teraz uwaga, jeżeli wpłynie sprzeciw, nie robię transferu, nie wpłynie sprzeciw lub za późno wpływa tego transferu, to wtedy ten transfer robi, tak? Wpływa sprzeciw, nie robię, nie wpłynie sprzeciw lub za późno, jego mogę dokonać w tym momencie, czyli mogę nie uznać. I tutaj będą ważne daty wpłynięcia do pracodawcy, tak? Kiedy zostało to do nas złożone. Dobrze, to omówiliśmy i teraz jak to zrobić? To, co podkreślam zawsze, proszę Państwa, skierować pracodawcę do fundacji. My sprawdzamy kilka rzeczy, co to za pracodawca, tak? Kto reprezentuje pracodawcę, kto będzie podpisywał umowę. Sprawdzamy kwestie maili, numerów telefonów. Oczywiście pobieramy zgodę na komunikację, przekazujemy komplet dokumentów w danym momencie i informujemy, co tak się stanie, to ma zrobić, tak się stanie, to ma zrobić. Jeżeli już wiemy, że ten pracodawca będzie musiał podejść do umowy o prowadzenie, bo już ma sygnał, że będą chętni, przeprowadzamy go przez umowę o zarządzanie, umowę o prowadzenie. Co uwzględniamy? No jeżeli biuro księgowe ma większość pracodawców u danej instytucji finansowej lub u danego agenta transferowego, pokazujemy pracodawcy, jakie to jest ważne dla Państwa. Jeżeli jest to możliwe, a nie było do tej pory problemu, to pracodawca jak najbardziej mówi, ok, ja też bym chciał być w tej firmie, no też mu zależy żeby w biurze było łatwiej i prościej. Oczywiście przechodzi normalny proces porównania ofert i argumentacji, w którym też pomagamy. Tylko żeby ludzie jeszcze to czytali, przede wszystkim czytali ze zrozumieniem, Pani Olu, tak wiem, tak? Nie czytają ze zrozumieniem, ale proszę mi wierzyć, że my się komunikujemy z pracodawcą głównie telefonicznie. Słuchawka i rozmawiam z prezesem. Tak ma pan zrobić. Krok. Dostał pan maila, proszę wziąć słuchawkę, zadzwonić do mnie. Przeprowadzam go przez linka do zapisania. Ale zgadzam się w 100%. Może czasami trzeba wysłać maila. Proszę o kontakt z fundacją, temat PPK ważne. Kropka. Może to byłoby prostsze z samej ciekawości, by zadzwonili, co mają zrobić. Dobrze, idziemy do wpłat. Proszę Państwa, do tej pory pierwszą wpłatę musieliśmy zrobić w następnym miesiącu po podpisaniu UOP, umowy o prowadzenie. Nie można było tego zrobić wcześniej, to trochę mieszało, bo jeżeli za wszystkich pracodawca przelewał składki PPK w momencie wypłaty wynagrodzenia, to za tego jednego nie mógł. I ta zmiana jest korzystna, można to zrobić nawet w tym samym miesiącu. Zobaczcie Państwo to na grafiku, czyli w kwietniu zawarłam umowę o prowadzenie, naliczyłam wynagrodzenie, do tej pory mogłam przekazać składki dopiero w następnym miesiącu, ale też najpóźniej. Następny miesiąc po naliczeniu i przekazaniu pieniędzy i po wypłacie wynagrodzenia. Natomiast jest w tej chwili tak, że jeżeli w kwietniu była zawarta umowa o prowadzenie, w kwietniu było naliczane wynagrodzenie, ja mogę natychmiast w kwietniu razem ze wszystkimi innymi składkami przekazać składkę do instytucji. Natomiast oczywiście zostaje nadal ten termin ostateczny, ja nie muszę tego robić w kwietniu, ja mogę nadal, mam czas, żeby do 15 maja przekazać pieniądze do instytucji. Natomiast jeżeli, pamiętajcie Państwo, te pieniądze, wypłata, wynagrodzenia, bo często tak się zdarzyło, że ostatni dzień kwietnia została podpisana umowa o prowadzenie, w maju, 10 maja zostało wypłacone wynagrodzenie za kwiecień, tak? No to wtedy nie można było przekazać w maju, dzisiaj można przekazać w maju, ale ponieważ ustawa mówi, że najpóźniej pieniądze można przekazać do 15 dnia następnego miesiąca po naliczeniu i wypłaceniu, więc w tym momencie nawet te pieniądze można przekazać do 15 czerwca. Nie rekomendujemy przekazywania na końcu, w ostatnich dniach tych pieniędzy z dwóch powodów. Raz, że od wypłaty wynagrodzenia majowej do 15 czerwca pracownikowi może się 15 razy zmienić decyzja i składanie kolejnych decyzji niestety powoduje korektę. Druga sprawa, jeżeli pracodawca zapomni tego 15 czerwca zapłacić PPK i zapłaci 16, to ja mam inny miesiąc do wpisania składki PPK koszty. W związku z czym, żeby nie było sprawdzania, dobra zasada, za wszystkich możemy teraz już przekazać pieniądze do PPK w dniu wypłaty wynagrodzenia. Naprawdę to pomaga. Ok, obowiązki pracodawcy, coś co nie było do tej pory regulowane, mniej to dotyczy podmiotów komercyjnych, więc nie będę tego omawiała dokładnie, bardziej dotyczy to jednostek finansów publicznych. Jeżeli
jakiś pracodawca nie posiadał NIP-u, ale był płatnikiem składek, od tej pory po zmianach nabywa status pracodawcy, tak? I odpowiada w związku z czym przed kontrolą inspekcji pracy, przed wymogami PPK jak pracodawca. Kolejny obowiązek, tu artykuł 8 mamy, on też nie był regulowany i było wiele głosów, na jakiej podstawie musimy odpowiadać na wezwania PFR-u. Jest już artykuł, który mówi, drogi pracodawco, jeżeli dostałeś wezwanie, to tylko i wyłącznie na wezwanie masz obowiązek odpowiedzieć, czy zawarłeś umowę o prowadzenie, jeżeli nie, to umowę o zarządzanie, jeżeli nie, to dlaczego nie. Jeżeli ktoś z Państwa ma problem z obsługą wezwań PFR-u, proszę o kontakt, wyślemy Państwu taką krótką instrukcję, jak to robić, zawsze możecie również pracodawcę do nas przekierować i wtedy, jeżeli pracodawca obsługuje swoje e-pułę i wtedy pracodawcy pokażemy, jak powinien zareagować na wezwanie z PFR-u, czy uregulujemy z nim, nadrobimy zaległości, które miał. Najpierw nadrabia zaległości, najpierw uzupełnia dokumenty i podpisuje umowę, potem odpowiada do PFR-u. Coś, co też może ułatwić pracę, do tej pory instytucja finansowa informowała o wszystkim, czyli tych raportów było dosyć dużo. Ten wypłacił, ten skorzystał, ten zawiesił, ten to czy tamto, mówię o pracownikach, natomiast nie wszystkie te zmiany dla księgowych miały jakiekolwiek znaczenie do reakcji, natomiast dzisiaj tylko i wyłącznie jest ograniczenie informacji przez instytucje finansowe do takich, które wymagają wstrzymania naliczania składek. Takie, które wymagają takiej, a nie innej reakcji. Kolejna rzecz, ostatnia, piąty obszar, uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy. Proszę Państwa, był artykuł 106 i 107, on jasno nie pozwalał na ingerencję i na ściganie wykroczeń polegających na nakłanianiu do rezygnacji PPK. Dzisiaj on został dodany w postaci artykułu 108, czyli inspekcja pracy całkiem legalnie może sprawdzać, czy pracodawca nie nakłaniał pracowników do rezygnacji. Jak to wygląda? Bardzo prosto, jest poproszony pracodawca o pokazanie dokumentów wdrożeniowych do PPK. Jeżeli tych dokumentów nie ma, jest za mało, nie wiadomo w jaki sposób pracownicy nagle często jednego dnia złożyli deklarację rezygnacji, prosi się pracownika o pokazanie, powiedzenie, w jaki sposób pracodawca zawiadomił go o PPK i w jaki sposób, dlaczego złożył deklarację rezygnacji. Żeby uniknąć wszelkiego rodzaju niepotrzebnych rozmów, zeznań, poszukiwań, prześwietleń i etc. innych spraw, polecamy po prostu posiadać komplet dokumentów i tu te wytyczne dla Państwa tutaj bardzo jasno dajemy, czyli uwaga, najlepiej posiadać komplet dokumentów, jaki komplet, w przypadku jakiego pracodawcy, mikro, nie mikro, straci status mikro, nie stracił, kontakt do fundacji, Państwo te komplety też macie, natomiast od razu, tak jak tutaj Pani Ola słusznie zauważyła, pracodawcy często nie czytają maila, wezmą telefon, zadzwonią lub nie zrobią nic i potem jest problem przy kontroli. W związku z czym, żebyście Państwo nie musieli przekazywać, a potem odbierać telefony i tłumaczyć, co autor miał na myśli, przy przekazaniu dokumentów namiar na fundację i pracodawcy mają to zrobione. Jeżeli my mamy wątpliwości, jaka instytucja byłaby tutaj dla Państwa również wygodna, na którą zgadza się pracodawca, no to wtedy dzwonimy do Państwa i ustalamy, jakie mają Państwo instytucje u pozostałych pracodawców. Jeżeli jest potrzebna informacja, jak pracują agenci transferowi w tych instytucjach, też takie porównanie mamy. Więc ta komunikacja, a dla Państwa są, widzimy ewidentnie, inne rzeczy potrzebne, dla pracowników zupełnie inne rzeczy potrzebne, dla pracodawcy tak samo. Jak zadzwoni do nas pracownik, też nic się nie stanie. Tak? Pracownik też może zadzwonić, my wtedy go dobrze przekierujemy, puścimy ewentualnie informacje, gdzie i co powinien się zapoznać, a jeżeli ma wątpliwości, to też odpowiemy na te pytania. Więc komplet dokumentów priorytetowo, potwierdzenia zawiadomienia pracowników, proszę Państwa, to jest to, co czytałam. No, wszystkie wzory, jak ja tutaj patrzę na te wzory dokumentów, które pracownik powinien otrzymać lub o których powinien wiedzieć,
wszystkie wzory dokumentów tak naprawdę nie są określone, sposobu, nie mają określenia sposobu ani formy, w jakiej ta informacja powinna trafić do pracownika. I przypominam tylko to zastrzeżenie, że to pracodawca w razie sporu musi udowodnić, że pracownik to dostał i mógł się z tym zapoznać. Więc jak było na tablicy, a czy pracownik jest w tym pomieszczeniu i tak dalej, i tak dalej. Po co? Dać, poprosić o potwierdzenie, sprawa jest bezdyskusyjna. Proszę Państwa, co jeszcze zachęcamy, bo to bardzo mocno przyspieszyło pracę. Co z tego, że jestem mikro i nic nie muszę, zebrałem deklarację rezygnacji, które tak jak powiedziałam najczęściej mają datę jednego dnia. Z naszej kontroli, z naszych rozmów z pracodawcami od razu Państwu powiem tak. Najczęściej deklaracje rezygnacji nie posiadają potwierdzenia wpływu do pracodawcy, więc to od razu uzupełniamy. I najczęściej pracodawca no, wiedział, że ma te protokoły zrobić, tam leżą w szufladzie, ale tego nie zrobił. Państwa, nie ma żadnego problemu, żeby dzisiaj, z dzisiejszą datą wyłonić reprezentację, dać prawidłowo jej zawiadomienie, przejrzeć instytucję, wybrać instytucję, zrobić protokół wyboru instytucji i absolutnie nie ma obowiązku podpisywania umowy o zarządzanie, bo skoro myśmy wybrali, przeprowadziliśmy proces, zawiadomiliśmy, daliśmy czwórkę wszystkim, pracownicy powiedzieli, nie chcemy, złożyli deklarację rezygnacji, czy podtrzymali decyzję swoją w postaci tych starych deklaracji, nie podpisujemy do UOP, nie podpisujemy UOP, czyli tej umowy o prowadzenie. Natomiast wszystkie dokumenty, cały komplet, do teczki, PPK, do szuflady i czeka. Na jaki moment? Przecież na ten moment, który dzisiaj następuje bardzo często. Dzwoni pracodawca i mówi, panie Wiesiu, zapomniałem, zdecydował się pracownik i zapomniałem o tym, że mi mija już te 90 dni i co mam szybko robić. Jeżeli ma tą teczkę, nie ma żadnego problemu. Ciach, nawet jeżeli już jest dzień 10 następnego miesiąca, ja mówię, dobra, dzisiaj, która instytucja, generujemy link, prosimy o wygenerowanie linka, podpisuje sprawa z głowy. Jeżeli on nie miał wybranej reprezentacji, nie miał wybranej instytucji, nie zrobił porównania, nie ma umowy o zarządzanie, no to wtedy wszystko jest od początku. A jeżeli ma wszystkie dokumenty, klika tylko umowę o zarządzanie i sprawa jest z głowy. Naprawdę ta praca przebiega dużo, dużo szybciej. Kiedy będzie potrzebna te dokumenty również? W lutym przyszłego roku, na autozapisie. Na pewno będzie olbrzymia kampania, że się pracownikom opłaca mieć PPK. Na pewno będą konkretne przykłady, ile można było uzyskać dodatkowych funduszy, jeżeli ktoś był uczestnikiem PPK. I na pewno, skoro przez 4 tygodnie trzeba będzie obsłużyć, do tej pory, proszę Państwa, wszyscy pracodawcy robili PPK przez 3 lata. Od tej pory, w przyszłym roku, przez 4 tygodnie wszyscy pracodawcy, te 15 milionów pracowników, jak gdyby dotknie temat PPK i trzeba będzie dla tych, którzy nadal nie chcą być uczestnikami, na nowo złożyć deklarację rezygnacji, która nie może mieć terminu wcześniej niż i nie może mieć terminu późniejszego niż, jeżeli nie mamy naliczać od 1 marca wynagrodzeń z PPK. Więc tam będzie bardzo wąskie okno, duże zamieszanie, a zdajemy sobie wszyscy sprawę, że luty dla księgowych nie jest miesiącem łatwym. Macie Państwo mnóstwo pracy. Styczeń, luty, mnóstwo jest pracy. A przypominam tylko, że w przyszłym roku pojawi się kolejny problem, czyli różne rozliczanie i decyzje małych, mikro, czy jednak oni wolą ryczałt, czy liniówka, a może jednak skala, czy przechodzą, jak przeliczyć im cały rok. Więc zamieszania i tak dzisiaj wiemy, będzie mnóstwo, jeżeli do tego jeszcze dojdzie autozapis PPK, doba ma 24 godziny, a z tego, co z Państwem rozmawiałam, ona się już skończyła. Więc nie widzę szans, żeby dołożyć kolejnych obowiązków. Dlaczego co warto? Przekazać pracodawcom na miarę do nas, listopad, grudzień, ogarniemy pracodawców, mówiąc kolokwialnie, pod kątem PPK, przygotujemy ich, co mają zrobić w lutym, przypomnimy, zareagujemy, powiadomimy Państwa o takich, a nie innych sytuacjach. Będziecie mogli do Państwa odzwonić. Tak, co 4 lata będzie, tak, każdy pracodawca bez wyjątku. Proszę Państwa, co 4 lata, ale nie od momentu przystąpienia do PPK, tylko od momentu wejścia w życie ustawy. Znaczy ustawa weszła 1 stycznia 2019 roku. Jak sobie dodamy do 2019-4, no to jest 2023, nie chce być inaczej. I nawet jeżeli ktoś przyniósł deklarację rezygnacji ostatniego stycznia z taką datą,
to ona straciła ważność z dniem pierwszego, ona straciła ważność z dniem ostatniego lutego. Także no jeżeli chcemy zachować jakieś działania, no to musimy na to być przygotowani. Każdy pracodawca 4 tygodnie, około 10 chyba milionów pracowników, czy 12 milionów pracowników, a proszę pamiętać, że 70% z nich podpisało deklarację rezygnacji. Jest co robić. Dobrze Pani Moniko, dobrze Pani tutaj to porusza. Nagranie z Polskiego Ładu, Pani Dorotka zaraz to ogarnie, załatwi. Mamy Pani imię, nazwisko, czyli wiemy, gdzie wysłać. Nie ma problemu. Tak, od 1 marca 2023 deklaracje będą do podpisu, znaczy deklaracje rezygnacji mają pracownicy tak składać, natomiast nie mogą ich złożyć szybciej, tak? Czyli 1 marca mogą złożyć deklarację z datą nie wcześniej niż 1 marca. W ten sposób, bo z dniem 28 lutego tracą stare deklaracje ważność. Jeżeli on przyniesie 28 deklarację, no to ona będzie nieważna. No to dlatego mamy luty na to, aby przygotować pracodawców i dać im sygnał, bo oczywiście informacja do pracownika może iść wcześniej, styczeń, luty, ona może iść listopad, grudzień, tak? My nie musimy zawiadomić pracowników 28 lutego, że od 1 marca coś się zmienia. Zawiadamiać możemy wcześniej, dokumenty możemy wydawać wcześniej, one nie mogą wrócić wcześniej. Powiem tak, jak wrócą, muszą mieć datę 1 marca, kropka, nie szybciej. Z dzisiejszego spotkania też jest nagranie, Pani Karolino, i też Państwo dostaniecie nagranie, także wszystko idzie do Państwa. Dobrze, proszę Państwa, udało nam się to w miarę ogarnąć, 36 minut. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania, śmiało teraz. Jeżeli coś jest niejasnego, to jak czekam jak najbardziej. W ostatnim slajdzie macie Państwo, zobaczcie, namiary na nas, do mnie bezpośrednio mail, mail ogólny, szkoleniowy, telefon do mnie, tu do Pani Dorotki telefon, ona też odbiera jak ja gadam z Wami albo robię jakieś szkolenie, więc jak najbardziej. Natomiast przypominam tylko, że ostatni poniedziałek miesiąca, zawsze o 11 mamy różnego rodzaju konsultacje, pewno lipcową, sierpniową poświęcimy jeszcze zmianom lub tym rzeczom, które do nas spłyną jako dla Państwa ważne, natomiast już od września pewno zajmiemy się autozapisem, żeby Państwa pracodawców do niego przygotować. Państwa, my musimy od Państwa pracodawców pobrać zgodę na komunikację, na wysyłanie informacji. Proszę mi wierzyć, że do nas pracodawcy potrafią wysłać wszystko. Też chcemy tą zgodę RODOSKĄ mieć, potrafią wysłać umowy o pracę i z CV-kami włącznie, w związku z czym no, w razie czego ta komunikacja, my mamy bezpieczny kanał komunikacyjny, ale jak wysyłamy do z danymi, to zaszyfrujemy, natomiast no, to, co pracodawcy wysyłają, to chcielibyśmy, żeby jednak tutaj było bez problemu. No okej, jeżeli nie ma pytań, to będę kończyć, jeżeli są pytania, proszę śmiało pisać. Natomiast proszę tylko, ja przypominam, na YouTubie, jeżeli Państwo sobie otworzycie YouTube i napiszecie Fundacja Ludzi Pana Umysły, wyskakuje nasz panel, można go zasubskrybować. Jeżeli otworzycie Państwo naszą stronę, jak najbardziej na naszej stronie można zapisać się na konsultacje na ostatni poniedziałek. Zawsze jest Pani Dorota na podorędziu, wyślę też linki w mailu, które do Państwa wyślemy z nagraniem, z materiałami. Też ten link będzie. Jeżeli Państwo chcecie, mogę wysłać komplet dokumentów, który powinien być, tak? I to bym proponowała, żeby Państwo dostali ode mnie drugiego maila, takiego gotowego dla pracodawcy, żeby nie trzeba było, jak to mówimy kolokwialnie, wydobywać z naszego maila, który już szedł do Państwa, z Państwa informacjami, to do pracodawcy, to nie, więc gotowy mail do pracodawcy, komunikat, załączone dokumenty, zapisać sobie ten mail, żeby gdzieś nie zginął, jeżeli my staramy się informować w tym mailu również o tym, że on jest z tej daty i z tej daty dokumenty są aktualne, więc jeżeli mamy stare, wyrzucić te stare, ja tutaj do tego maila podłączę świeże dokumenty, szczególnie tą czwórkę, która o tych informacjach mówi, bo w czwórce są zmiany związane właśnie ze zmianą zapisywania do PPK. Dobrze, wszyscy dostają dokumenty, wszyscy dostają nagranie. Życzę chłodnego dnia, bo widzę, co się dzieje za oknem.
Tak, Pani Basiu, jest trochę inny niż pół roku temu ze względu na zmiany i ze względu na zmiany my jak gdyby znowu do Państwa pukamy, Pani Dorota dzwoni, dlatego że no, nie przeszkadzalibyśmy w tym, co robicie, bo wiem, co robicie, natomiast no, niestety zmiany powodują, że posiadacie Państwo nieaktualne dokumenty czy jakieś informacje, więc pójdzie nowy schemat, nowe dokumenty i nowy komunikat do pracodawców. My pracujemy lipiec, sierpień, oczywiście mamy wakacje, ale to z Panią Dorotą się wymieniamy, także zapraszam, trzymam kciuki za ostatni dni czerwca, CIT-y inne, szaleństwa, bilanse i tak dalej. I mam nadzieję do usłyszenia w ostatni poniedziałek lipca, jeżeli nie, to jest problem wcześniej, dzwonić wcześniej. Zapraszam i do widzenia. Tak, ja też bym chciała żegnać ozięble, ale niestety u nas też jest szaleństwo pogodowe, zresztą jak w całej Polsce. Jeszcze raz dziękuję, do widzenia i do usłyszenia. Dziękuję za zaufanie.